Cześć, witajcie na kanale Eraser. W kolejnym odcinku gry Ark Survival Evolved. Dzisiaj będzie taki krótki odcinek, aczkolwiek bardzo fajny, bo będziemy walczyć z Alfa T-Rexami. Będą to pojedynki mój T-Rex kontra Alfa T-Rex 1 na 1. Później będzie pojedynek mój Karno versus Alfa T-Rex również. Dzisiaj będzie T-Rex zwykły, czyli zobaczymy od razu statystyki: 5400 życia, 1300 mili damage. Zobaczymy, jak tutaj sobie poradzimy. Tutaj obok już jest Alfa T-Rex, udało mi się jakoś tam znaleźć przypadkowo w zasadzie, więc postanowiłem, że nakręcimy właśnie coś takiego. O, już tam jest przed nami. Zobaczmy, jaki ma level. Level ma 16, więc nie wiem, w sumie nie mam pojęcia, jak tutaj pójdzie nam. No, Argentywy miały bardzo słabe szanse, jeszcze tylko tak na szybko trochę jedzenia będzie potrzebne, bo jak będzie jakiś prime meat z niego, znaczy na pewno będzie, jeżeli uda nam się wygrać, bo możliwe, że w zasadzie zginiemy. To mięso nam się przyda, chociażby ze względu na to, żeby się uleczyć, będzie można uciec, coś tam trochę zjeść i się uleczyć. No a jak będzie Prime Meat, to nie będziemy go po prostu marnować, tak? Te T-Rexy już zostawię, bo może jak będziemy uciekać, to ja sobie po prostu pobiegnę, a on niech się przerzuci na te T-Rexy, ale przejdźmy już do tej walki. Tylko poczekam, aż tutaj ta stamina się odnowi i idziemy walczyć. Ja mam też siodło na sobie, tak? Więc to siodło daje mi trochę armora. No tutaj jakieś co, raptorie? Nie powinien je się plorł, pewnie jakąś tam muchę. Dobra, jedziemy. Dobra, raptorki już zdechły. Zobaczmy, on ma nieduży level, ale obrażenia może mieć spore. Będziemy patrzeć też, czy już ma jakieś tam ślady krwi. On mi też coś zabiera, trochę życia, nie jakoś bardzo dużo. Myślę, że to będzie jednak walka na moją korzyść. Zobacz, już on zaraz prawdopodobnie zginie, bo te plamy są dość mocne. U mnie też już jakieś się pojawiły pierwsze, ale życia mam jeszcze sporo. No i dobra, i widzicie, T-Rex Alpha zginął. Mój jednak 1300 damage'a zrobiło swoją robotę. Szczerze mówiąc, nie myślałem, że będzie tak łatwo. Myślałem, że będzie ciężej. Na pewno jeszcze zrobimy sobie więcej taki, zobaczmy, jaki loot był. Widzicie, znowu bez lota, chyba że może coś ten mój T-Rex zjadł, bo on tutaj, widzicie, niechcący zjadł te ciało, bo te muchy go po prostu zaatakowały. Więc mimo że było disable victim collection, to i tak tutaj hubs. No zobaczmy na nim, no gdzie on ucieka. Zobaczmy na nim. Jeszcze rykniemy sobie zwycięsko. Walka wygrana. Kto jest Alfa T-Rexem teraz, nie? Dobra, sprawdźmy, co tutaj jest. Tutaj nic, nic, nic. Tak, no jest Prime Meat. Dużo tego Prime Meata. Jakoś z 60. No, w każdym razie sporo. Można by było takiego Alfa T-Rexa zabić przy oswajaniu i wrzucić kogoś tam Prime Meata, ale no wiadomo, jak to jest. Zobaczmy zaraz jeszcze, ile tutaj leveli. 1000 życia straciłem. Ile leveli weszło? 4 levele, czyli w sumie fajnie. Nie pamiętam, ile tam było początkowo, ale całkiem nieźle. Zaraz jeszcze będzie pojedynek Karno Alpha versus Alpha T-Rex, także jeżeli chcecie więcej takich odcinków tego typu, to piętek pod tym filmem, ja postaram się zrobić więcej. Jeszcze na przykład możemy spróbować z Spinozaurem też zabić Alfa T-Rexa. Może uda się znaleźć też większe levele. Słuchajcie, tym razem będzie pojedynek Karno versus Alfa T-Rex. Alfa T-Rex to jest 8 level. Mam nadzieję, że nikogo tam jeszcze nie ma, bo jest taka godzina, że wszyscy są w zasadzie zalogowani, więc szybko przejdziemy do akcji, tylko jeszcze staty. 5300 życia, 1760 mili. Więc jedziemy do akcji. Chciałbym być tutaj pierwszy. Mam nadzieję, że nikogo tam nie ma obok. Mam nadzieję też, że uda się go zabić. No, ostatnio ten mój T-Rex dał sobie nieźle radę, ale miał niezłe siodło, więc nie stracił. No, ale też z kolei ten Alfa miał dużo niższy level. Dobra, jedziemy. Dwa razy niższy, tak? Bo 16. A ten jest 8. Dobra, wiecie co? On już zdycha. Więc możemy się troszeczkę tutaj uspokoić.
Chociaż, czy ja wiem? Już nie mam pół życia. Dobra, jest, super. Ale zobaczcie, pół levela tylko. No ten Karno już jest nieźle wylevelowany całkiem. Więc tak to wygląda. Zobaczmy sobie lota szybciutko. Nic, znowu nic. Ale mój Karno, zobaczcie, nie ma połowy życia, więc całkiem grubo. 17,39. 57 Prime Meat'a. Dziwne, że nie ma lota. Wczoraj powiem wam, że zabiłem Alfa Raptora na levelu 8 i zrzuciłem kuszę. Zobaczcie, jaka jest zajebista. 200% damage, 326 durability. No po prostu kusza jest kozacka. A z tych alf jeszcze mi nigdy nic nie wypadło. Zabiłem już chyba z 7 tych alf T-Rexów, może nawet troszkę więcej. I powiem wam, że ani razu nic, także lipa. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze coś tutaj dograć do momentu, kiedy opublikuję ten film. Może będzie jeszcze więcej pojedynków. Zobaczę jeszcze, czego użyję. Boję się czegoś innego w zasadzie użyć, bo zobaczcie, że strasznie dużo straciłem tego życia, aż połowę. No, aż połowę, tylko na 8 levelu tym alfie, więc Karno mimo wszystko by nie zabił na 100 alfa T-Rexa, nie ma takiej w ogóle możliwości. Może tamten mój T-Rex dał bradę, ale o Karno musimy zapomnieć. Mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze przy jakiejś akcji, a jak nie, no to wtedy zakończymy.